W grudniu 2019 roku zakończył się remont ulicy Wylotowej. Użytkowników drogi cieszyła przeprowadzona inwestycja, ale pojawiło się tu też rozwiązanie, które zirytowało wielu kierowców. To progi zwalniające. Nie po to wydaliśmy mnóstwo środków na to, aby wykonać remont i przebudowę tej drogi. Bo dzisiaj nie mówi się na temat tego, że została tam i zatoki parkingowe zrobione, nie mówi się na temat tego, że zostały wymienione sieci, że została przeprowadzona gruntowna przebudowa tej drogi. Mówi się na temat tych progów. Bo na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jedności Narodowej do skrzyżowania z ulicą Wczasową wybudowano 6 podwójnych progów zwalniających. Mieszkańcy zwracali uwagę, że najazd na nie jest zbyt wysoki oraz, że jest ich za dużo. Ja z tą koncepcją nie zgadzam się, jeżeli chodzi o ilość tych progów, która tam funkcjonuje. I pan projektant, pani dyrektor dostali jasny sygnał, który płynie głównie od mieszkańców dzielnicy zachodniej, a ten sygnał jest taki, aby część progów na ulicy Wylotowej zlikwidować. Progi zwalniające zwiększają bezpieczeństwo pieszych. Po zmianach ma być równie bezpiecznie, natomiast płynniejszy ma być ruch samochodowy. Trzeba to przeprowadzić mądrze, trzeba to przeprowadzić zgodnie ze sztuką, projektowania i organizacji ruchu, tak aby tą likwidację progów, ta likwidacja progów na ulicy Wylotowej nie doprowadziła do tego, że z drugiej strony rozpocznie się szarża kierowców i odpłukać lawina wypadków. Starostwo powiatowe czeka na propozycję projektanta i zarządu dróg powiatowych, ale Jacek Kuś, wicestarosta, już dziś zapowiada, że do czerwca przyszłego roku problem z liczbą progów zostanie rozwiązany.